Czwartkowy poranek, program Gość Dnia. Maciej Misztal, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w naszym studio telewizji TVT jest ksiądz Paweł Zieliński, kierownik 74. Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Szczęść Boże, witam księdza. Szczęść Boże, witam serdecznie. Księże Pawle, proszę powiedzieć, jak emocje po pielgrzymce? No bo trochę czasu już minęło, prawda? Opadły już, czy jeszcze gdzieś tam się, można powiedzieć, w sercu tli? Znaczy, teraz tną się wspomnienia, jeżeli chodzi o pielgrzymkę. Muszę powiedzieć tak, stres był przed, jak rozmawialiśmy przed tą pielgrzymką, no to muszę przyznać, że rzeczywiście ten stres był bardzo duży. Pierwsza też taka organizacja z mojej strony, więc no musiał być stres, ale kiedy tego pierwszego dnia była msza święta w bazylice o godzinie 8, kiedy był biskup, kiedy zobaczyłem pełną bazylikę ludzi, tak naprawdę wszystko to opadło, bo ja powiedziałem, że to już jest dzieło Boże i to już spokój, opanowanie i doszliśmy do celu ze spokojem. No właśnie, proszę powiedzieć, bo powiedział ksiądz, że w bazylice bardzo dużo ludzi, rzeczywiście na tą pielgrzymkę od kilkunastu lat chodzi bardzo dużo ludzi. Proszę powiedzieć konkretnie liczbę, ile mniej więcej jest pielgrzymów na rybnickich pielgrzymkach? W tym roku było ponad 2000 ludzi. Ja się śmieję, bo na początku podawałem 3000, ale 3000 było w bazylice. Nie? Na mszy świętej było około 3000, ale jeżeli chodzi o takich pielgrzymów, którzy szli, to szły 2000 ludzi i później już na samą Jasną Górę, kiedy mieliśmy mszę o 15 na wałach w sobotę, dojeżdżały też autobusy z pielgrzymami z różnych parafii, więc tak gdzieś na wałach też już było już prawie też te 3000 ludzi. Można powiedzieć, że pielgrzymi no, mieli wsparcie, no bo tutaj w bazylice było tych ludzi więcej, czyli też jest takie wsparcie modlitewne od osób, które nie chodzą, ale są też duchowo na tej pielgrzymce. Tak, jeżeli chodzi o pielgrzymkę, my zawsze mamy takie dwie sfery. Właśnie tą pierwszą, jeżeli chodzi o ten pielgrzym idący i jeżeli chodzi o statystyki, to zawsze pytanie jest, ile idzie? Nie? I to zawsze, czy to dziennikarze, czy no każdy się pyta, ile idzie. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o pielgrzymkę, to pielgrzymka to właśnie też są ci pielgrzymi duchowi, którzy kiedyś może z nami pielgrzymowali, teraz już niestety wiek im na to nie pozwala. No czasami też się zdarza, że bo pielgrzymka to jest przełom lipca, sierpnia, nie zawsze potrafią w tym terminie otrzymać urlopów, więc też są z nami duchowo, ale no nie idą fizycznie, ale ja myślę, że to jest tak, jak pan właśnie powiedział, ta pielgrzymka angażuje o wiele więcej osób niż tych, którzy idą. Mamy właśnie takich pielgrzymów duchowych i oni na przykład modlą się w parafiach rybnickich, czy to w tej mojej parafii, w której ja pracuję, w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Rybniku, czy w parafii Świętej Jadwigi, czy w bazylice. Modlą się właśnie za nas w czasie tej pielgrzymki, kiedy my idziemy, to oni swoimi intencjami modlą się za nas. My za nich, oni za nas. Właśnie pielgrzymowanie, no to jest trud, można powiedzieć, bo ludzie podejmują się pewnego wysiłku, nie tylko fizycznego, ale to jest trud, który związany jest właśnie z walką ze swoimi też słabościami, z tą fizycznością, też z tym bólem, bo jakieś niedogodności też się pojawiają, załóżmy to atmosferyczne, bo czasami pada deszcz i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest to wsparcie ludzi z zewnątrz. Daje im to siłę, tym pielgrzymom. To daje bardzo dużą siłę, bo po ludzku patrząc, prawda, w XXI wieku, kiedy tak naprawdę autami możemy dojechać wszędzie, nikt nie zrozumie takiego, jak po ludzku i ktoś po prostu bierze i idzie sam z siebie, kiedy może dojechać w godzinę. Teraz zaś otwarli dalszą część A1, więc to jest jeszcze szybciej, można do tej Częstochowy dojechać, a oni nie, oni właśnie i to z Bazyliki do Częstochowy idą też w trudnych warunkach, bo asfaltem, prawda? Są też trasy, które idą szlakiem Orli Gniazd. My idziemy asfaltem, więc to też nie jest łatwe, ale
Po pierwsze są te intencje, po drugie to jest też takie niesamowite, kiedy właśnie w trakcie pielgrzymki też no są takie momenty kryzysowe, widać, że oni już nie umieją, że już dochodzą do tych postojów ledwo, ale potem, kiedy dochodzi do tej soboty, kiedy jesteśmy już na Stradomiu, kiedy wiemy, że za kilometr wejdziemy na tą jasną górę i nagle wszystko znika. Ja potem rozmawiam z tymi pielgrzymami i opowiadają mi właśnie, jak to było już ciężko, jak już naprawdę mieli dość, kiedy już myśleli, że no nie dojdą. Ale potem przychodzi Stradom, przychodzi to miejsce takie, gdzie my się już wszyscy gromadzimy i nagle siły nowe, radość. I to pięknie widać, bo ja stoję wtedy na wałach i czekam na nich, zapowiadam, jak oni przychodzą. I tam nie ma zmęczenia, tam nie ma jakiegoś smutku. Tam jest wielka radość, śpiew, modlitwa, nowe siły, naprawdę. I tu jest to chyba to, czego nie zrozumie ten, który nie jest obecny wtedy tam na wałach. No i to jest właśnie owoc właśnie modlitwy, też postu tych osób, które nie idą, ale wspierają pielgrzymów swoją modlitwą. Tak, oczywiście. My modlimy się za nich, idąc w tej pielgrzymce, a oni modlą się za nas. To jest takie piękne, obopólne. Proszę księdza, czy zdarza się, że ktoś rezygnuje w trakcie pielgrzymki? Że no idzie, podejmuje ten trud, jest pewny, że dojdzie, ale gdzieś jednak przychodzi ten moment słabości i się poddaje. Znaczy, parę razy się zdarzyło. Pamiętam, w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację. Taki pan zasłabł w drodze, pojechał do szpitala, karetka go wzięła, no i potem lekarze stwierdzili, że jednak rozsądniejsze będzie, kiedy on wróci. Ale takich sytuacji jest tak naprawdę bardzo mało. My też mamy takie zabezpieczenie, że po pierwsze mamy medyków, którzy jeżeli już jest bardzo ciężko, to oni się tam zajmują tymi i robią do cuda i nawet jeżeli jest jakaś rana na nodze, to oni tak robią, że później ci pielgrzymi dochodzą, nawet z największymi, jak my to mówimy, blazami, prawda? Mamy też autobusik, który jak już jest naprawdę tak bardzo ciężko, on dowozi tych niedobitków takich, którzy nie potrafią już potem dojść. I oni potem dojeżdżają do tego Stradomia. To jest takie niesamowite, że przez potem właśnie te ostatnie dni, czy to w piątek właśnie, już ta liczba się tak powiększa i nagle potem ten busik podwozi ich w sobotę do Stradomia i oni nagle wychodzą. Wiadomo, kuleją już tak zmęczeni. Ja się pytam, nie lepiej, żeby podwieźć was na Jasną Górę? Nie, no księże, idziemy do Stradomia, to ze Stradomia to trzeba iść. I to jest, no naprawdę, to jest niesamowite. Pewnie zdarza się, że ktoś tam po drodze wraca, ale to już powiedzmy, że mi tego nie zgłaszają. Przy takiej ilości to byłoby trudne, jakby każdy mi zgłaszał, ale ja myślę, że to są takie bardziej promilowe ilości, że oni już naprawdę, większość dochodzi. Fenomenem tej pielgrzymki jest również to, że bierze w niej udział, no można powiedzieć, każdy, w każdym wieku, bo i są i ci najmniejsi, i ci no nieco starsi. Właśnie jest tam też dużo młodzieży. Ta dzisiejsza młodzież, można powiedzieć, niektórzy na nią narzekają, ale chyba jest to niepotrzebne. Nie warto narzekać na młodzież, bo jest też ta właśnie ta dobra młodzież, która uczestniczy w tych pielgrzymkach. Ja zawsze mówię tak. Jedna z wersji apelu jasnogórskiego, śpiewamy, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne 1000 lat. I ja patrząc na młodzież naszą, ja jestem spokojny o te 1000 lat, czy to naszej ojczyzny, czy w ogóle naszego świata, bo młodzież jest naprawdę fantastyczna i to nie tylko ta na pielgrzymce. Ja też prowadzę rekolekcje oazowe, ja jestem kapelanem harcerzy, więc też tutaj współpracuję z młodzieżą, uczę w szkole, więc ja znam tą młodzież tak, myślę, że bardzo dobrze i ta młodzież jest naprawdę wspaniała. Oczywiście media pokazują nam, to jak zawsze, tą gorszą czasami stronę, rzadko się mówi o tym dobru, a myślę, że warto właśnie pokazywać. W niedzielę, Dzień Wspólnoty Oazy, parę tysięcy ludzi młodych w katedrze gromadzi się na spotkaniu właśnie
z arcybiskupem, dziękując za rekolekcje oazowe. No na naszej pielgrzymce, tak jak pan stwierdził też, tłumy młodych ludzi, którzy przychodzą, niektórzy dziękują za maturę, niektórzy proszą o tą maturę, żeby w tym roku było dobrze. To też moi uczniowie między innymi. I oni są, i to nie jest naprawdę tak, że z tą młodzieżą jest źle. Ja jestem naprawdę spokojny, jeżeli chodzi o tą młodzież. O te 1000 lat przed nami będzie bardzo dobry. Księże, jest też coś takiego, że właśnie na pielgrzymce jest tej młodzieży dużo. Ale gdybyśmy popatrzyli w niedzielę na nasze świątynie, no to tam w tych ławkach tej młodzieży jest nieco mniej. Dlaczego tak jest? Znaczy, z jednej strony się zgodzę, a z drugiej strony nie. Ja sobie tak pozwolę spolemizować, bo z jednej strony właśnie, okej, rzeczywiście trzeba przyznać, że jakbyśmy zrobili takie zdjęcie i porównali, no to średnia wieku, no to tam rzeczywiście będzie, to powiedzmy delikatnie 50+, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, ja widzę tą młodzież na oazie, ja widzę ją w harcerstwie, uczestniczę w takich spotkaniach, gdzie ta średnia jest o wiele mniejsza niż te przysłowiowe 50+. Z jednej strony okej, bo zdarza się, że na pewno jest wielu takich, dla których pielgrzymka może być jedynym takim doświadczeniem. Przez rok może nie będą uczestniczyć, ale ja myślę, że wcześniej czy później oni jednak znajdą. Młodzież szuka Pana Boga. Nawet jak oni mówią, że kwestia wiary ich nie interesuje, to jednak uważam, że oni bardzo szukają i chociażby właśnie ta pielgrzymka jest takim przykładem tego. Właśnie pielgrzymka wtedy jest takim szczególnym miejscem też na spotkanie Pana Boga, takim szczególnym miejscem też ewangelizacji. Oczywiście. I staramy się to robić każdego dnia. Właśnie mamy mszę, mamy modlitwę, mamy między innymi godzinę powołaniową, gdzie staramy się też pobudzić właśnie w tych młodych właśnie taką nutkę właśnie tego Pana Boga, by nie tylko to było na pielgrzymce, ale też właśnie przenieść to na życie. I myślę, że w wielu przypadkach nam się to udaje. Księże, z pewnością rozmawiał ksiądz z pielgrzymami, którzy uczestniczyli w tegorocznej pielgrzymce. Czy docierały do księdza jakieś głosy już o jakichś owocach tej pielgrzymki? Dzielili się swoim świadectwem tego, co przeżyli, jak doświadczyli tego czasu? Podam jeden przykład taki, Rafała, który należy do wspólnoty świętego mężczyzn świętego Józefa, którą akurat ja też prowadzę w mojej parafii. I Rafał poszedł ze swoim synem, Oskarem. I dla niego taką największą radością właśnie było to, że jako ojciec przeszedł tą drogę właśnie ze swoim synem, 10-letnim chłopakiem. Na początku oczywiście były trudne momenty, chłopak, były wątpliwości, czy dojdzie. Ale doszedł. Nawet dali mu potem nieść krzyż i on się tak bardzo cieszy. I właśnie Rafał po tej pielgrzymce tak bardzo opowiadał, że dla niego taką największą radością właśnie jest to, że przeszedł to ze swoim synem. I to, co mówi o tym Stradomiu właśnie, to jest też to jego przeżycie, że właśnie też mówi, że już ledwo, ale właśnie przyszedł. No i tak wzruszył się bardzo, mówiąc delikatnie, kiedy właśnie wszedł ze swoim synem na tą Jasną Górę. Na te wały. Ksiądz w tym roku, można powiedzieć, po raz pierwszy tak od początku, od A do Z przygotowywał tą pielgrzymkę, bo jest ksiądz kierownikiem rybnickiej pielgrzymki od zeszłego roku. W zeszłym roku już ksiądz przejął tą rolę, ale jakby w trakcie, można powiedzieć. W tym roku jakby przygotowywał ksiądz to dzieło od początku do końca. Jak się ksiądz czuje w takiej roli właśnie kierownika pielgrzymki? Jakie owoce już ksiądz też doświadcza teraz, w tej chwili, tego dzieła? Powiem tak, no 1 sierpnia zeszłego roku to był właśnie ten moment, kiedy dostałem dekret taki oficjalny. Oczywiście o tym, że przejmę to, już były głosy wcześniej.
Ale w zeszłym roku jeszcze ksiądz Marek Bernacki, tak jakby logistycznie to wszystko, on to zamykał. Ja przejąłem to rzeczywiście takie już na gotowe. To ta msza w Bazylice w środę zawsze to jest taki symbol. I wtedy przejąłem megafon, który jest też takim wielkim symbolem, jeżeli chodzi o kierownika pielgrzymki. No i tak naprawdę już... brałem tą piankę, którą on przygotował. Potem już wszystko było rzeczywiście, tak jak pan mówi, na mojej głowie. No i z jednej strony rzeczywiście stres był. Stres był, bo no to jednak taki pierwszy raz zawsze to będzie takie stresujące, ale im bliżej było tej pielgrzymki, im więcej telefonów zacząłem odbierać, im więcej maili, bo to no, zawsze jest właśnie w tą stronę, media też sobie przypominają o mnie, to właśnie im to było bliżej, tym widziałem, że rzeczywiście ta pielgrzymka żyje. Bo im więcej ja miałem roboty, tym bardziej to znaczyło, że właśnie jest zainteresowanie, że ludzie chcą iść. I tak jak mówię, do ostatniego takiego momentu, pamiętam właśnie dzień przed jeszcze, no stres był wielki, właśnie chociażby ten Rafał na spotkaniu mężczyzn świętego Józefa mówi, zaufaj, żeby zaufać Panu Bogu, że to jest dzieło Boże. I jak stanąłem na tej mszy świętej, naprawdę, wszystko tak ze mnie zeszło, taki spokój, cisza, no i myślę, że wszystko fajnie się udało. W przyszłym roku, jubileuszowa, można powiedzieć, pielgrzymka, bo 75. Przygotowania już teraz, czy dopiero będą? Jak to wygląda? No, powiedzmy tak, że ta pierwsza część roku jest taka spokojniejsza. Chociaż już wymyśliłem hasło przyszłorocznej pielgrzymki. No wiadomo, jest 75. jubileuszowa. Hasło pielgrzymki będzie Totus Tuus. 2020 rok jest... Cały twój. Cały twój. 2020 rok jest to stulecie urodzin Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej, i my też będziemy na pielgrzymce starali się właśnie jego osobę jeszcze bardziej może właśnie przypominać. Dla nas starszych, no oczywiście Jan Paweł II no, jest bardzo bliski, ale właśnie może dla tych młodych, bo okazuje się, że rzeczywiście no, dla młodzieży już Jan Paweł II no, nie jest aż tak znany, bo no nie żyli już jak on był, więc myślę, że to też jest taka bardzo dobra okazja, by przybliżyć osobę właśnie Jana Pawła II, więc te Totus Tuus, czyli jego też takie hasło, będzie też w przyszłym roku naszym hasłem. Też można powiedzieć, że będzie patronował w jakiś sposób tej pielgrzymce. Tak, oczywiście, tak. On będzie no, takim właśnie głównym patronem w tym przyszłym jubileuszowym roku. Czyli przygotowania, można powiedzieć, też duchowe się już też zaczynają. W jakiś no ja sposób... już się modlę za przyszłoroczną pielgrzymkę, oczywiście. Natomiast bardziej logistyczne to dopiero... Logistycznie to tak drugi semestr, druga część. Tak od stycznia myślę, że spokojnie. Wtedy już tak powoli znowu zacznę się logo, znowu zacznie się plakaty, później chusty. No to ma taki w miarę ciągle podobny schemat, jeżeli chodzi o te przygotowania. I potem znowu im będzie bliżej, tym będzie więcej tych telefonów, tego. To już mniej więcej ten schemat jest zawsze taki sam. Księże, na koniec jeszcze bardzo bym prosił, dlaczego warto uczestniczyć w pielgrzymce? Dlaczego warto pielgrzymować? Ja myślę, że to jest to, od czego też żeśmy zaczęli. To są zawsze właśnie te intencje, bo pielgrzymka to nie jest właśnie zwykły spacer, to nie jest ten fit cross, o którym ja wielokrotnie też mówiłem. To jest właśnie spotkanie z Panem Bogiem i On jest na tej pielgrzymce właśnie zawsze najważniejszy i myślę, że chociażby właśnie dlatego takiego doświadczenia, że bywa trudno, bywa ciężko, ale kiedy się potem wchodzi na ten, z tego Stradomia na tą miastą górę, wszystko znika i potem człowiek, który mówi, że w przyszłym roku nie idzie i potem znowu idzie, bo żeby właśnie tego doświadczyć. I myślę, że dlatego. Idziemy z intencjami, wiele właśnie wysłuchanych próśb i naprawdę, ja myślę, że warto iść i zobaczyć, bo ten, kto był raz, już wie, dlaczego i dlaczego chce iść kolejny.
Szanowni Państwo, jeśli jeszcze nie mieli Państwo okazji uczestniczyć w pielgrzymce rybnickiej, to już dzisiaj na nią zapraszamy, na tą jubileuszową, tak, która szczególne. W przyszłym roku 75. Rybnicka. To jest też archidiecezjalna pielgrzymka. Archidiecezjalna pod wielkim patronem księdza arcybiskup. Także już teraz na nią serdecznie zapraszamy. Pewnie intencje będą. A moim i Państwa gościem dzisiaj był ksiądz Paweł Zieliński, kierownik 74. Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękuję księdzu za wizytę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.